próba opery Beethovena Fidelio. Jednym ze śpiewaków jest Serb Vukaš Incavić. Od ponad 20 lat należy do międzynarodowego, liczącego ponad 60 członków, chóru opery kolońskiej. Obecnie z powodu remontu artyści mają próby w byłej hali fabrycznej. Vukaš Incavić ma przerwę na kawę. Muszę przyznać, że to dla mnie wielka radość móc wykonywać zawód muzyka na tak wiele sposobów. Nie ma znaczenia, czy występuję przed publicznością, czy śpiewam z przyjaciółmi wieczorami przy stole. Zawsze wkładam w to całe serce i bardzo się angażuję. Tego się ode mnie oczekuje. Vukašin karierę śpiewaka rozpoczął jako solista. Przez 12 lat był gwiazdą opery w Belgradzie, grywał także w międzynarodowych filmach. Ale potem wybuchła wojna. Muzyk, nie widząc dla siebie perspektyw, opuścił więc kraj. Wyjechał sam. Rodzina dojechała później. Kiedy opuściłem mój kraj, strasznie tęskniłem za moimi dziećmi i moją żoną. Myślę, że byłoby mi trudno znowu rozstać się z rodziną. Nie chciałbym, by poduszka hotelowa stała się moim najlepszym przyjacielem. Chcę żyć z moimi dziećmi i żoną. Dlatego zdecydowałem się być tym, kim jestem. Što pope, što popevaš tužnu pesmu. Ale Serbia wciąż jest mu bliska. Właśnie pojawiła się płyta z ojczystymi utworami. Dla dobra rodziny odrzuca kolejne propozycje zawodowe, by śpiewać jako solista. Nie chce ciągle wyjeżdżać na turnę. Jego córki studiowały w Belgradzie. Vukašin nie chciał, by zapomniały, skąd pochodzą. Dziś Biserka pracuje jak jej ojciec w operze kolońskiej, a Kruna jest aktorką. Jedna duszica. On jest bardzo ciepłym człowiekiem. Powiedziałabym, że zrywa z wyobrażeniem typowego śpiewaka operowego. W kręgu rodzinnym i przyjacielskim nie jest tym, który ciągle demonstruje swój autorytet i robi wokół siebie wiele szumu. Jest niezwykle miły i przyjacielski. Pieśń serbsko-prawosławnej liturgii. Vukašin odbywa właśnie próbę ze swoim własnym oktetem, który przed kilkoma laty założył w Kolonii. Powód, dla którego pracujemy razem, jest taki. Każdy z nas poprzez swój głos i osobowość wnosi do repertuaru coś niezwykłego, typowego dla swojego kraju. W zespole ton nadaje Vukašin. Wygląda dość ponuro, ale w rzeczywistości taki nie jest. To wulkan. Jest bardzo arystokratyczny. To prawie arystokrata, który bardzo wysoko się ceni, ale także wiele wymaga od swoich kolegów. Ten 54-latek mieszka nad Renem już od prawie dwóch dekad. Kolonia stała się moim miastem i jestem z tego dumny. To miasto ma wielkie serce i myślę, że ktokolwiek tu przyjeżdża, ten może się liczyć z ciepłym przyjęciem. Dlatego też Vukašin tak chętnie występuje w operze kolońskiej.